Jak co roku w październiku przy okazji Dnia Drzewa uczniowie Zespołu Szkół Społecznych imienia Małego Księcia w Tarnobrzegu przyozdabiali kolorowymi włóczkami drzewa rosnące przed budynkiem ich szkoły. Dzięki wielobarwnym sweterkom będzie im cieplej na zimę. 10 października na całym świecie obchodzone jest Święto Drzewa. Od kilku lat społeczność Małego Księcia w Tarnobrzegu hucznie celebruje ten dzień. To nie jest nasz pierwszy raz. Zapoczątkowała to święto nasza pani dyrektor. A ja co roku próbuję dzielnie przez to przebrnąć. Nie jest to trudne, ponieważ dzieci uwielbiają to święto. Spędzamy razem czas na świeżym powietrzu, robimy coś razem, tańczymy, bawimy się, liście fruwają, dzieci się śmieją, tańczą jak widzicie. A co jest głównym naszym celem? Przebywanie wśród drzew naszych, bo mamy to szczęście, że na naszym placu rosną drzewa. Niektóre musieliśmy wyciąć, posadziliśmy w zamian nowe. Wszystkie te drzewa owijane są przez dzieci kolorową włóczką, dzięki czemu jest im cieplej podczas zimy. Dodatkowo tak ubrane drzewa dodają kolorytu okolicy. A co daje to dzieciom? Radość, bycie razem. Są wtedy takie kreatywne, coś tworzą. W tym roku same wymyślają sobie kolory, nie są z góry narzucone jak wcześniej. Świetnie się bawią. Dodatkowo w tym roku na specjalnych etykietach zostały poukrywane ciekawostki z książki pod tytułem Sekretne życie drzew. W trakcie tegorocznego świętowania Dnia Drzewa zorganizowana została także kwiatowymiana.